Tak wyglądała święta wojna na boisku. A jak po raz pierwszy w roli prezesa przeżył ją Adam Wiśniewski? Jak poradził sobie z wydarzeniami z ostatnich finałów José de Toledo? I czym dla debiutantów kieleckich była dzisiaj święta wojna? Zapraszam. Możesz czy nie możesz? Co? Właśnie nie wiem. Kapitana. Zapytaj się kapitana. Młody Miłosz Wałach idzie się zapytać kapitana. Jest zgoda, Miłosz? Super, cieszę się bardzo. Jak się minęła droga do Płocka? Spokojnie? Bardzo szybko, spokojnie, przyjemnie. Trochę się pouczyłem chemii. Może jakiś ważny egzamin? Nie, ale trzeba też dbać o naukę cały czas, nawet w wyjazdach. Many people that time, including a coach, Piotr Przybecki says that after that situation with Krzysztof Lijewski, you didn't handle that so well with your head. Do you agree? Yes, I agree. It wasn't so easy to handle with this because, you know, I'm not stupid or like not fair play guy, but the fans of Kielce, they don't see this, you know, and they say a lot of bad things for me in social media. So it was really difficult to handle with this. Was really difficult for my psychology. Nie zaczyna od błędów, od strat, tylko od dwóch bramek i to tych bramek łatwych z kontrataku. No i oby tak dalej. Rozmawialiśmy przed meczem o José i ja miałam delikatne wyrzuty sumienia, że poruszyłam temat z poprzedniego sezonu. Ty mam wrażenie też, ale José rzucił pierwsze z dwóch bramek. Wybaczysz mi zatem? Tak, oczywiście, że ci wybaczę, ale fajnie dzisiaj wszedł właśnie w mecz, bo też obawialiśmy o to, że no wiadomo, przeciwko Kielecom cała ta sytuacja ta z poprzedniego sezonu, ale teraz jak widać odżył, rzucił dwie bramki, także wybaczam tobie i oby tak dalej grać. Jak ty się czujesz w nowej roli, w garniturze dzisiaj? Ciepło. Ciepło jest, tak? Denerwuję się. No nie mogę powiedzieć, że się nie denerwuję, no bo takie mecze zawsze ekscytujące są dla mnie. Zawsze na te mecze czekałem. No i teraz dzisiaj też czekam w innej roli trochę. Tak się walczy o każdą piłkę, o to, żeby nie stracić, dać coś zespołowi. Świetny powrót, świetne zgarnięcie piłki. Today was good for me, better than ever, because in the preseason we did also game against Kielce and I was, you know, scared yet about this. But today was better, najlepsze. It was very difficult. Always they have a great supporters. Always it's difficult, but we play so good. We play like a team. Until the end, we win by one goal, and that's all that we need. We play like never, and we lose like ever. You know, something like this. So.